Jeżeli do kogoś pasują określenia takie jak geniusz czy reżyser wybitny, to z pewnością jest to Stanley Kubrick, twórca, któremu w karierze wychodziło wszystko. No, może prawie wszystko. Nakręcił filmy uważane dziś za klasyki w kilku zupełnie odmiennych gatunkach. My dziś przyjrzymy się perle kina wojennego spod jego ręki i jednemu z najlepszych filmów o wojnie wietnamskiej. Oto powody, by obejrzeć Full Metal Jacket. Niektóre filmy o Wietnamie koncentrowały się na ukazywaniu okrucieństwa wojny. Inne na prezentacji dramatu jaki przeżywali walczący tam żołnierze. Jeszcze inne szły w stronę onirycznego wręcz seansu, chaosu i przemocy. Kubrick w Full Metal Jacket zdecydował się na rys tyleż groteskowy, co pełen trzeźwych spostrzeżeń odnośnie do wojskowej rzeczywistości. Obóz dla kadetów, do którego trafia szeregowy Joker, to świat istniejący jakoby poza światem realnym, rządzący się własnymi prawami, z miejsca ustawiający żołnierzy jak trybiki w sprawnej maszynie. Tę groteskowość świata przedstawionego widzimy choćby w wyglądzie koszar, atakujących nas pustką wypełnioną jedynie rzędami jednakowych łóżek. Świat ten, chcąc nie chcąc, wpływa na bohaterów, zmieniając ich, kształtując, a czasem kierując ku szaleństwu. I am gunnery, Ukazanie groteskowości wojskowej musztry, jakiej poddawani są kadeci i uwypuklenie wrażenia przemielenia młodych chłopaków przez amerykański system wojskowy nie byłoby możliwe, gdyby nie wybitna kreacja Ronalda Rui Ermia, który odegrał sierżanta ćwiczącego rekrutów. Jego rola jest tak sugestywna i wyrazista, że często uznawana jest za jedną z najlepszych wojskowych ról w historii. Władcza natura, charyzma, oddanie swej misji, a przede wszystkim wypowiadane z prędkością karabinu maszynowego monologi pełne bluzgów, nieustannie stawiające rekrutów do pionu. To elementy rozpoznawcze tego bohatera. Co ciekawe, Ermi karierę aktorską rozpoczął dopiero w okolicach czterdziestki, a wcześniej przez dekadę służył jako żołnierz, między innymi ponad rok spędziwszy w Wietnamie. Początkowo u Kubricka miał być tylko konsultantem, ale reżyser zobaczywszy odegraną przez niego poglądowo scenę musztry, stwierdził, że lepszego aktora do tej roli po prostu nie znajdzie. Co więcej, Kubrick pozwolił mu na bardzo swobodną improwizację w wielu scenach. I choć Full Metal Jacket na wyróżnienie zasługuje jeszcze Vincent D'Onofrio, to właśnie rolę Hermia zapamiętamy na wieki. Przy całym zachwycie nad pierwszą partią filmu, czasami zapomina się o tym, że jego druga połowa jest równie doskonała. Film Kubricka jest bowiem podzielony na dwie części. Tę rozgrywającą się podczas obozu przygotowawczego i tę, której akcja toczy się już w Wietnamie. Ta druga również miesza groteskę z realizmem, tym razem już wyjątkowo brutalnym. Tak jak przez cały film, tak i tu Kubrick nie szczędzi nam długich, dopracowanych ujęć, stawiających nas blisko akcji i bohaterów. Tym sposobem świst kul jest jeszcze bardziej słyszalny, a ból odczuwany przez żołnierzy jeszcze bardziej namacalny. Gdy wcześniej razem z bohaterami przeszliśmy proces prania mózgu podczas wojskowego szkolenia, potem tym silniej zżywamy się z nimi i angażujemy się w sytuacje, które ich spotykają. I bardzo mocno wsiąkamy w rysowany przed nami świat bezsensownego okrucieństwa. Kontestacja sensu wojennych działań jest u kublika wyraźna od początku szkolenia, aż po ostatni wystrzał. Śmierć, zniszczenie i pożoga rozlewają się na ekranie, tym mocniej, im bliżej finału, a my coraz silniej pytamy, po co to wszystko? To wszystko w tym odcinku tysiąca filmów, które musisz obejrzeć. Aby nie przegapić naszych kolejnych produkcji, zasubskrybujcie kanał i koniecznie polubcie fanpage na Facebooku. Do usłyszenia!